Wir wollen den Psalm 103 lesen. Przeczytamy teraz Psalm 103. Psalm 103. Cały psalm. Dawidowy. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie i nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma i już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów, ich synów. Dla tych, którzy strzegą przymierza Jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań Jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkimi. Błogosławcie Panu aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu wszystkie dzieła Jego na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław duszo moja Panu. Das große Thema dieses Psalms ist das Lob Gottes. Tym wielkim tematem tego psalmu to jest właśnie chwała dla Boga. Und ich glaube, jeder von uns hat viel Grund, Gott zu loben und zu preisen. I ja myślę, że każdy z nas ma wiele powodów do tego, aby Bogu dziękować i Jego wysławiać. Ja, es gibt Not und Schwierigkeit, auch im Leben der Gläubigen. Tak, są biedy i trudności w życiu również i życiu ludzi wierzących. Aber es gibt auch viel Grund, den Herrn zu loben. Ale również też i każdy człowiek ma wiele powodów, aby wychwalać za wszystko Pana. Wenn wir diesen Psalm betrachten, dann müssen wir drei verschiedene Betrachtungsweisen unterscheiden. Gdy zaczniemy rozważać ten psalm, to musimy wziąć pod uwagę, że trzeba go rozważać z trzech różnych płaszczyzn. Zuerst denken wir daran, dass David diesen Psalm gedichtet hat. Po pierwsze, najpierw musimy sobie o tym przypomnieć, że to Dawid właśnie napisał ten psalm. Und er hat ihn gedichtet aus seinen Glaubenserfahrungen heraus. I Dawid napisał ten psalm jako treść swoich własnych przeżyć w życiu. Und das ist die erste Betrachtungsweise. I to jest pierwszy sposób rozważania treści tego psalmu. Wir schauen uns an, wie David die Güte des Herrn erlebt hat.
I my możemy też przyglądać się temu, jak Dawid przeżywał i odbierał dobrotliwość Pana Boga dla siebie. Und wie er dafür Gott gelobt hat. I jak on za to właśnie Boga wychwalał. David wurde von Saul verfolgt. My wiemy, że Dawid był prześladowany przez króla Saula. David wurde von seinem eigenen Sohn Absalom weggetrieben. Nawet Dawid został wygnany z stolicy ze strony swojego własnego syna Absaloma. David wurde von Simei geflucht. Na Dawida również też rzucał przekleństwa człowiek o imieniu Szymei. Und manchmal hatte David in seinem Leben auch ein Glaubenstief. I czasami też i Dawid przeżywał w swoim życiu wiary pewne niziny. David hat auch sehr gesündigt. Dawid również i w swoim życiu bardzo zgrzeszył. Aber er hat erlebt, wie der Herr ihn immer wieder zurechtgebracht hat. Ale również doświadczył tego w swoim życiu, że Pan go ciągle na nowo z powrotem do siebie pociągał. Und dafür preist er den Herrn. I to właśnie za to on wysławiał Pana. Jetzt möchte ich kurz etwas sagen zu der zweiten Betrachtungsweise. A teraz chciałbym krótko nakreślić drugi sposób rozważania tego psalmu. Wie viele andere Psalmen hat dieser Psalm eine prophetische Bedeutung. Jak wiele innych psalmów, również i ten psalm nosi też i ślady takiego proroczego znaczenia. Und diese prophetische Bedeutung betrifft das Volk Israel. I te prorocze znaczenie tego psalmu dotyczy całego ludu izraelskiego. Wir, die Glaubenden der Gnadenzeit, wir gehören zu der Versammlung. My, obecnych czasów łaski, jak jesteśmy wierzącymi, to należymy do zgromadzenia Bożego. Und die Wahrheit von der Versammlung ist ein Geheimnis. A te wszystkie prawdy dotyczące zgromadzenia Bożego były w Starym Testamencie zakryte tajemnicą. Das bedeutet, im Alten Testament wird davon nichts gesagt. I w całym Starym Testamencie na ten temat nie ma ani jednego słowa. Aber im Neuen Testament ist es klar verkündigt. Ale w treści Nowego Testamentu sprawy tego zgromadzenia Bożego zostały bardzo jasno wszystkim przekazane. Also finden wir in diesem Psalm etwas über die Zukunft Israels. A więc w tym psalmie znajdujemy też i treści dotyczące przyszłości Izraela. Ich möchte kurz skizzieren, wie die Geschichte dieses Volkes sein wird. Ja chciałbym teraz króciutko naszkicować przebieg dalszej historii tego narodu izraelskiego. Israel ist das Volk, das Gott auf dieser Erde ausgewählt hat. Izrael jest takim narodem, który został przez Boga tutaj na tej ziemi wybrany. Aber dieses Volk hat nicht auf die Stimme Gottes gehört. Ale ten naród nie słuchał głosu Bożego. Und es hat vor allem den Herrn Jesus, den Sohn Gottes, ans Kreuz genagelt. A przede wszystkim oni Pana Jezusa, Syna Bożego, przybili na krzyż. So hat Gott in der heutigen Zeit dieses Volk an die Seite gestellt. I tak w ten sposób doprowadzili do tego, że Bóg w obecnych czasach łaski odsunął na bok ten naród izraelski. Jetzt hat er ein himmlisches Volk auf dieser Erde. I teraz Bóg ma dla siebie odosobniony niebiański naród znajdujący się na tej ziemi. Er handelt mit seiner Versammlung. I on działa teraz ze swoim zgromadzeniem. Aber bald kommt der Herr Jesus und holt die Seinen zu sich. Ale wkrótce przyjdzie właśnie na ziemię Pan Jezus i na obłokach spotka się ze wszystkimi, którzy są Jego własnością i zabierze ich do siebie, do domu ojcowskiego. Dann werden alle, die an den Herrn Jesus glauben, im Himmel bei dem Herrn sein. I wtedy wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa, będą już w niebie razem ze swoim Panem. Dann wird die Versammlung nicht mehr auf der Erde sein, sondern im Himmel. I wtedy zgromadzenie nie będzie znajdowało się tu na tej ziemi, tylko w niebie. Und dann wird Gott wieder mit seinem irdischen Volk, mit Israel handeln. I wtedy dopiero Bóg rozpocznie ponowne działanie ze swoim ziemskim narodem Izraelem. Und es wird solche aus diesem Volk geben, die an den Herrn Jesus glauben. I wtedy pojawią się tacy z tego narodu izraelskiego, którzy uwierzą w Pana Jezusa. Wenn heute
einer, der seiner Geburt nach aus diesem Volk kommt, an den Herrn Jesus glaubt, dann gehört er zur Versammlung. Jeżeli w dzisiejszych obecnych czasach łaski ktoś, kto jest właśnie z ludu izraelskiego według swojego narodzenia, uwierzy w Pana Jezusa, to on zostaje teraz dołączony do zgromadzenia. Heute wird das Evangelium der Gnade verkündigt. Bo dzisiaj jest głoszona Ewangelia łaski wszystkim ludziom. Und wer dieses Evangelium der Gnade hört und glaubt, der wird gerettet für den Himmel. A jeżeli ktoś słyszy tą Ewangelię łaski i uwierzy w nią, to ten doświadcza zbawienia, aby znaleźć się w niebie. Aber wenn der Herr Jesus gekommen ist zur Entrückung, dann wird auf der Erde das Evangelium des Reiches gepredigt. Ale gdy ponownie przyjdzie Pan Jezus tutaj na tą ziemię, a my będziemy już w niebie, to tutaj na tej ziemi będzie głoszona Ewangelia Królestwa. Und die, die es glauben, die gehen ein in das Reich, das der Herr Jesus hier auf dieser Erde haben wird. A ci, którzy uwierzą w tą Ewangelię, oni wejdą do tego Królestwa, które tu na tej ziemi Pan Jezus ustanowi. Es wird also nach der Entrückung solche geben, die aus dem irdischen Volk Gottes den Herrn Jesus annehmen. A więc tutaj na tej ziemi będą tacy, którzy z tego ziemskiego narodu Bożego, Izraela, oni uwierzą w Pana Jezusa. Es ist nur ein Teil dieses Volkes. Oczywiście będzie to tylko cząstka tego narodu izraelskiego. Und diesen Teil nennt die Bibel einen Überrest. I tą część tego narodu izraelskiego Biblia nazywa resztką z narodu. Wir lesen das im Römerbrief. Czytamy o tym w liście do Rzymian. In Römer 9, Vers 27. 9 rozdział listu do Rzymian. Wiersz 27. Rzymian 9:27. A Izajasz woła nad Izraelem: choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie. Dieser Überrest wird gerettet, wenn er an den Herrn Jesus glaubt. Właśnie ta resztka będzie ocalona czy wyratowana, dlatego że oni uwierzą w Pana Jezusa. Und diese Leute werden durch schwere Gerichte auf dieser Erde gehen. I ci ludzie wierzący z Izraela będą przechodzili na tej ziemi przez bardzo ciężkie sądy. Aber am Ende wird Gott sie retten. Ale na samym końcu Bóg ich wyrwie z tego, wyratuje. Er wird ihnen Befreiung von den Feinden schenken. On podaruje im wyzwolenie z rąk wszystkich nieprzyjaciół. Und er wird sie einführen in den Segen des tausendjährigen Reiches. I wprowadzi ich do błogosławieństwa tego utworzonego tysiącletniego królestwa pokoju. Und dann werden sie den Herrn preisen wegen seiner Rettung. I wtedy oni będą Pana Boga wychwalać za to doświadczone zbawienie. Das ist die prophetische Bedeutung dieses Psalms. I to jest właśnie treść tego proroczego słowa, jakie jest zawarte w tym psalmie. Und dann machen wir drittens auch Anwendungen für uns. I teraz możemy jeszcze po trzecie zastosować ten psalm, rozważając go dla siebie samego. Wir machen diese Anwendungen mit aller Vorsicht. I to zastosowanie tych treści tego psalmu do siebie samego czynimy tak bardzo ostrożnie, weil wir die Haushaltungen Gottes nicht vertauschen wollen. Dlatego, że my nie chcemy tutaj zmieszać ze sobą tych rozdzielonych wyraźnie różnych okresów w historii istnienia ludzkości. Aber wir werden glücklich, wenn wir nachdenken über diesen Psalm und was er uns zu sagen hat. Ale na pewno będziemy szczęśliwymi, gdy zaczniemy ten psalm rozważać i dowiemy się, co on dla nas osobiście ma nam do powiedzenia. Diese Anwendung auf uns, das soll jetzt unser Schwerpunkt sein. I teraz zastosowanie tego psalmu do nas samych osobiście właśnie powinno być dzisiaj tym głównym punktem rozważania tego psalmu. Aber an einigen Stellen möchte ich auch gerne etwas über die prophetische Bedeutung dieses Psalmes sagen. Ale niekiedy będę też i mówił o tych proroczych znaczeniach treści tego psalmu.
Dieser Psalm hat einige Besonderheiten. Ten Psalm cechuje się kilkoma szczególnymi rzeczami. Es ist ein Psalm, in dem kommt keine einzige Bitte vor. W tym psalmie, ten psalm jest takim psalmem, w którym nie pojawia się ani raz jakakolwiek prośba. In vielen Psalmen lesen wir Bitten, rette mich. Bo w wielu psalmach czytamy wiele próśb, między innymi takie, wyratuj mnie. Aber in diesem Psalm gibt es keine Bitte. Ale w tym psalmie nie przeczytamy ani jednej prośby. Nur Lob und Dank. Tylko w tym psalmie zawarta jest pieśń pochwalna i dziękczynna. Dieser Psalm fängt auch mit den gleichen Worten an, wie er aufhört. Ten psalm rozpoczyna się dokładnie takimi samymi słowami, jakimi się kończy. Preise den Herrn meine Seele. Błogosław duszo moja Panu. So fängt er an und so hört er auf. Tak się zaczyna i tak się kończy. In Vers 1 lernen wir, dass das Lob für den Herrn aus dem Inneren unseres Herzens kommt. I z tego psalmu możemy się też nauczyć tego, że chwała dla Pana może pochodzić tylko z wnętrza naszego serca. Preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Tu jest to szczególnie podkreślone, błogosław duszo moja Pana i wszystko co we mnie imieniu Jego świętemu. So kommt auch heute jeder Dank für den Herrn aus dem Herzen, aus dem Inneren heraus. I dlatego też i dzisiaj wszelkie dziękczynienie dla Pana Boga może tylko pochodzić z wnętrza serca naszego. Im zweiten Vers heißt es, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. A w drugim wierszu czytamy, błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Manchmal vergessen wir, wie viel Gutes der Herr uns gibt. Bo jakże często my właśnie zapominamy, ile dobrych rzeczy Pan Bóg nam daruje. Wir Menschen sind ja so, an das Gute gewöhnen wir uns schnell. Bo my ludzie jesteśmy właśnie tego rodzaju usposobieniem, że bardzo szybko przyzwyczajamy się do wszystkiego, co jest dobre. Und dann halten wir es für selbstverständlich. I wtedy jakże łatwo my to traktujemy jako rzecz sama przez się za zrozumiałą. Aber David sagte, ich will nicht vergessen, wie viel Gutes der Herr mir getan hat. Ale Dawid tu właśnie wspomina o tym, że ja nigdy nie chcę o tym zapominać, ile dobrego Pan mi wyświadczył. Noch einen Unterschied zwischen Vers 1 und Vers 2. I jeszcze jedna różnica między wierszem pierwszym i drugim. In Vers 2 wird Gott gepriesen für das, was er getan hat. W wierszu drugim jest Bóg wysławiany za wszystko to, co on uczynił. Aber in Vers 1 wird Gott gepriesen für das, was er ist. Ale w wierszu pierwszym Bóg jest wysławiany za to, czym albo kim on w ogóle jest. Und das ist ein Punkt, den haben wir oft in der Bibel. I to jest właśnie rzecz, którą bardzo często w Biblii znajdujemy. Ich möchte es gerne auch mal zeigen in 2. Mose 15. Chciałbym to pokazać na przykładzie drugiej Księgi Mojżeszowej, 15 rozdział. Den zweiten Teil von Vers 1. Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, das Pferd und seinen Reiter hat er ins Meer gestürzt. Druga Mojżeszowa, 15 rozdział, pierwszy wiersz, druga połowa. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał, konia i jego jeźdźca wrzucił w morze. Zuerst wird dem Herrn gesungen dafür, dass er erhaben ist, das was er ist. Najpierw jest obśpiewywane to, kim jest sam Pan Bóg, że on jest wzniosłym, okazał się wzniosłym. Und dann wird er gepriesen für das, was er getan hat. A następna część tego zdania pokazuje, że mamy go wysławiać za to, co on dla nas dokonał. Wenn deine Frau dir ein gutes Essen kocht, jeżeli twoja żona ugotuje ci dobry posiłek, dann lobst du sie dafür. To ty ją wychwalasz za to. Das Essen schmeckt dir und du lobst sie für das gute Essen, das sie gekocht hat. To ten posiłek smakuje ci i ty ją wychwalasz za to, co ona dla ciebie uczyniła. Aber es gibt noch etwas Höheres. Ale jest jeszcze coś bardziej wzniosłego. Vielleicht nimmst du sie in den Arm und freust dich einfach, dass sie dich lieb hat.
a ty może ją uchwycisz za rękę i będziesz się po prostu zdzielił z nią radością, że ona po prostu jest dla ciebie i ciebie miłuje. Nicht nur das, was sie getan hat, auch das, was sie für dich ist. Nie tylko za to się dziękuję, co ona dla ciebie uczyniła, tylko też i za to, kim ona dla ciebie jest. Und so möchte Gott auch, dass wir verstehen, was er ist. I dlatego też Bóg życzy sobie tego, abyśmy to rozumieli, kim on dla nas jest. Er hat uns viel Gutes geschenkt. Dlatego, że on nam bardzo wiele dobrych rzeczy podarował. Die Vergebung der Sünden. Przebaczenie grzechów. Äußeren Wohlstand. Zewnętrzny dobrobyt, w jakim żyjemy. Die Möglichkeit, so zusammenzukommen. Darował nam tą możliwość, że możemy być tu w tym miejscu tak razem zgromadzeni. Und dafür danken wir ihm. I za to wszystko Panu Bogu dziękujemy. Aber dann denken wir darüber nach, warum hat er das denn getan? I może w ogóle nie zastanawiamy się nad tym, dlaczego on to uczynił. Er hat uns lieb. Dlatego, że on nas miłuje. Er ist güte. Er ist gütig. Dlatego, że on jest dobrotliwy. Er ist gnädig und barmherzig. Dlatego, że jest łaskawy i miłosierny. Und dann preisen wir ihn für das, was er ist. I dlatego wysławiamy go za to, jakim on jest. Jetzt kommen wir zu den Versen 3 bis 5. I teraz możemy przejść do tych wierszy od 3 do 5. Da finden wir 6 Dinge, die Gott gibt. I tu mamy wymienionych 6 rzeczy, które Bóg nam podarował. Erstens gibt er Vergebung. Po pierwsze, on daruje nam przebaczenie. Zweitens schenkt er Heilung. Po drugie, on daje nam uzdrowienie. Drittens gibt er Erlösung. Po trzecie, on daje nam odkupienie. Viertens gibt er eine Belohnung. Po czwarte, on daje nam wynagrodzenie. Fünftens sättigt er mit Gutem. Po piąte, on nasyca nas dobrem. Und sechstens schenkt er Erneuerung der Jugend, Frische. A po szóste, on daje nam odnowienie tej młodości, czyli daje nam odświeżenie. Und jetzt möchte ich gerne zuerst kurz zeigen, wie das prophetisch in Erfüllung geht. I teraz chciałbym króciutko właśnie to opowiedzieć, jak to się spełniło w proroczy sposób. Dieser glaubende Überrest, der wird das einmal ganz buchstäblich erleben. Ta wierząca resztka z ludu izraelskiego będzie kiedyś dosłownie tak to przeżywała. Der Herr wird ihnen Vergebung schenken und er wird alle ihre Krankheiten wegnehmen. Pan daruje im przebaczenie ich przestępstw i podaruje im uzdrowienie ze wszystkich chorób. Wir lesen mal einen Vers aus Jesaja 35. I w tym celu przeczytamy jeden wiersz, który jest zapisany w Izajasza, 35 rozdział. Jesaja 35, vers 5 und die erste Hälfte von vers 6. 35 rozdział, wiersz 5 i połowa 6. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych. In der Zeit des tausendjährigen Reiches wird es keine Krankheiten mehr auf dieser Erde geben. W czasie tysiącletniego królestwa pokoju nie będzie na tej ziemi jakiejkolwiek choroby. Und es wird auch keine Alterserscheinungen mehr geben. Również też i nie będzie jakichkolwiek objawów zestarzenia się. Sofern ein Mensch sich nicht offen gegen Gott auflehnt, wird er leben. I dopóki jakiś człowiek jawnie się nie zbuntuje przeciwko Bogu, to będzie dalej mógł żyć. Nicht nur 70 Jahre, nicht nur 80 Jahre. Nie tylko 70 czy 80 lat. Viel, viel länger, 100, 200, 300 Jahre. O wiele, wiele dłużej, i 200 i 300 lat. Und er wird nicht alt werden. I nigdy się nie zestarzeje. Die Jugend erneuert sich wie die des Adlers. I młodość jego będzie się odnawiać, jak odnawia się młodość orła. Das wird also buchstäblich in Erfüllung gehen für diesen glaubenden Überrest. I to rzeczywiście się dosłownie urzeczywistni dla tej wierzącej resztki z Izraela. Und jetzt merken wir auch, dass wir
vorsichtig sein müssen mit der Anwendung auf uns. I dlatego my musimy teraz to zauważyć, że musimy ostrożnie stosować wiersze tego psalmu, gdy chcemy je zastosować dla siebie samych. Gott hat uns nicht versprochen, alle Krankheiten zu heilen. Bóg nam mianowicie tego nie przyrzekł, że nam uleczy wszystkie choroby. Er kann das tun, aber er macht es nicht immer. On jest w stanie to naturalnie uczynić, ale on nie czyni tego zawsze. Er hat aber versprochen, dass er bei uns ist. Ale jedno nam on przyrzekł, że on będzie zawsze z nami. Er hat uns versprochen, was auch immer auf dieser Erde geschieht, ich werde euch zu mir in die Herrlichkeit des Himmels nehmen. On nam przyrzekł to, że obojętnie co by wam się na tej ziemi przydarzyło, to ja i tak was zabiorę do siebie, do mojej chwały. Und das ist noch viel besser. I to jest o wiele lepsze. Eine Ewigkeit im Himmel, in der Gegenwart des Herrn Jesus, ist größer, ist besser als ein Leben auf der Erde ohne Krankheiten. Ta cała wieczność razem z Panem, tam w górze, w niebie, razem przy Jego boku, jest o wiele lepsza niż życie prowadzone na tej ziemi bez choroby. Heute werden die Menschen auch alt. W dzisiejszych czasach ludzie jeszcze się starzeją. Und das Alter ist nicht immer einfach. A być w podeszłym wieku nie zawsze jest to dla człowieka przyjemne i łatwe. Und dann erleben wir das nicht immer, dass die Jugend sich erneuert wie bei dem Adler. I nie zawsze tego doświadczamy, że będziemy odnawiani w młodości swojej jak u orła. Im Gegenteil, manche Alterserscheinungen, die machen uns große Mühe. Nie, przeciwnie, właśnie może się okazać, że niejedne objawy starzenia się człowieka mogą nam sprawić znaczne trudności. Aber dann denken wir an das, was Paulus schreibt. Ale wtedy możemy pomyśleć o tym, co napisał Paweł. Wenn auch der äußere Mensch verfällt, nawet jeżeli ten zewnętrzny człowiek podupada, dann wird der innere Tag für Tag erneuert. To jednak ten wewnętrzny człowiek z dnia na dzień jest odnawiany. Gott stärkt den Glauben in uns. Bo Bóg wzmacnia wiarę w nas. Und er hilft uns, hindurchzugehen mit einem glücklichen Herzen. I on nam dopomoże, aby przejść przez wszystkie trudności, mając szczęśliwe serce. Und für alle die, die Mühe haben mit den Beschwerden des Alters, möchte ich noch einen Vers lesen. I dla wszystkich tych, którzy mają trudności właśnie obecnie ze wszystkimi schorzeniami w starości, chciałbym jeden wiersz przeczytać na pociechę. Aus Jesaja 46. Z Księgi Izajasza 46 rozdziału. Jesaja 46, vers 4. Czwarty wiersz. Izajasza 46, czwarty wiersz. Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił i ja będę dźwigał i ratował. Jetzt machen wir aber auch die Anwendung für uns. I teraz zastosujmy te słowa dla siebie samych. Glücklich dürfen wir auch sagen, alle unsere Übertretungen sind uns vergeben. My z wielkim szczęściem możemy też i to powiedzieć, że wszystkie nasze przestępstwa zostały przebaczone. Jeder Mensch ist in den Augen Gottes ein Sünder. Każdy człowiek jest grzesznikiem w oczach Bożych. Von Natur aus trifft das zu für jeden Menschen. Jeśli chodzi o nasze naturalne pochodzenie, to dotyczy to każdego człowieka. Deshalb hat auch jeder Mensch die Strafe von Gott verdient. I dlatego właśnie też i każdy człowiek zasłużył na karę ze strony Bożej. Und vielleicht sagst du, das ist aber eine schlechte Nachricht. A ty może powiesz, to przecież jest bardzo zła wiadomość. Dann möchte ich dir sagen, es gibt auch eine gute Nachricht. Ale ja chcę ci powiedzieć, że jest również też i dobra wiadomość. Und die gute Nachricht ist, es gibt die Möglichkeit der Vergebung. Dobrą wiadomością jest właśnie to, że jest możliwość otrzymania przebaczenia. Es gibt die Möglichkeit, frei auszugehen und keine Strafe für die Sünde zu bekommen.
Jest taka możliwość, aby być usprawiedliwionym i nie ponosić też i tych skutków tego grzechu. Und wie geht das? A jak to jest możliwe? Indem man den Herrn Jesus als seinen persönlichen Heiland im Glauben annimmt. Jeżeli się właśnie Pana Jezusa przyjmie w osobistej wierze jako swojego osobistego Zbawiciela. Das darf ich glauben. Jesus Christus starb für mich, für meine Sünden am Kreuz auf Golgatha. Ja mogę w to osobiście uwierzyć, że Jezus Chrystus zmarł za moje grzechy tam na krzyżu Golgoty. Ich brauchte sein Erlösungswerk. Ja właśnie potrzebowałem jego dzieła odkupienia. Und ist freiwillig für mich in dieses Gericht gegangen. I on dobrowolnie wszedł w ten okropny sąd dla mnie. Jeder, der das glaubt, bekommt Vergebung der Sünden. I każdy człowiek, który w to uwierzy, otrzymuje przebaczenie grzechów. Was für eine Befreiung ist das? Jakże to jest wielkie wyzwolenie. Was für ein Lob, wirklich Gott zu danken. Jakiż to jest wielki powód, aby rzeczywiście w chwale przynosić dziękczynienie Bogu. Noch ein kurzer Gedanke zu Vers 3. I jeszcze jedna krótka myśl dotycząca trzeciego wiersza. Da haben wir Vergebung und Heilung in einem Vers. Tu w tym wierszu oglądamy przebaczenie i uzdrowienie w jednym miejscu. Und ich möchte euch jetzt erinnern an Markus 2. I chciałbym wam teraz przypomnieć zdarzenie opisane w Ewangelii Marka, drugi rozdział. Da bringt man einen Mann zu dem Herrn Jesus, der war krank. Przyniesiono pewnego człowieka do Pana Jezusa, który był ciężko chory. Er war gelähmt. Był mianowicie sparaliżowany. Und der Herr Jesus sieht ihn. I Pan Jezus spojrzał na niego. Und was sagt er? I co powiedział do niego? Deine Sünden sind vergeben. Przebaczone są grzechy twoje. Waren Sie deshalb zu dem Herrn Jesus gekommen? Czy ten człowiek właśnie z tego powodu przyszedł do Pana Jezusa? Hatten Sie Ihren Freund nicht gebracht, weil er gelähmt war? Czy czterej jego przyjaciele nie po to się trudzili, żeby przynieść go jako sparaliżowanego do Pana Jezusa? Aber der Herr Jesus sieht, dass dieser Mann ein noch viel größeres Problem hatte als seine Krankheit. Ale Pan Jezus widział, że ten człowiek miał w swoim sercu o wiele większy problem niż jego choroba. Und das deshalb sagt er, deine Sünden sind vergeben. I to właśnie dlatego on powiedział, przebaczone są wszystkie grzechy twoje. Die Menschen sagen, wer kann denn Sünden vergeben als nur Gott? Wszyscy ludzie otaczający Pana Jezusa powiedzieli, któż może grzechy przebaczać, jak tylko sam Bóg? Und jetzt sagt der Herr Jesus zu diesem Gelähmten, nimm dein Bett und geh. I wtedy dopiero Pan Jezus powiedział do tego sparaliżowanego, weź łoże twoje i chodź. Und tatsächlich, dieser Mann ist gesund. I rzeczywiście ten człowiek został uzdrowiony. Da beweist der Herr Jesus, dass er Gott ist. I tym samym Bóg, Pan Jezus to udowodnił, że jest Bogiem. Er hat die Macht, den Kranken gesund zu machen. On ma tą moc, aby tego chorego uzdrowić. Und er hat auch die Autorität, Sünden zu vergeben. Ale również też i on ma autorytet, aby te grzechy przebaczyć. In Vers 4 haben wir Erlösung von der Grube. I w wierszu czwartym też oglądamy wyratowanie czy wyzwolenie z dołu zagłady. Die Grube, das ist der Tod, das ewige Verderben. I ta zguba tu w tym wierszu wymieniona to obrazuje właśnie śmierć, wieczne potępienie. Das ist der Weg, auf dem jeder Mensch von Geburt an ist. Jest to właśnie taka droga, na której znajduje się każdy człowiek od chwili swojego narodzenia na ziemi. Aber der Herr Jesus erschenkt Erlösung. Ale Pan Jezus daje właśnie człowiekowi odkupienie. Erlösung bedeutet freimachen durch Zahlung eines Lösegeldes. To odkupienie oznacza wyzwolenie człowieka poprzez zapłacenie tego odkupu. Und was hat der Herr Jesus bezahlt, um uns frei zu kaufen? A co, czym Pan Jezus zapłacił, aby nas wyzwolić? Er hat sein Leben gegeben. On darował swoje życie. Das war der Preis, den er bezahlt hat, damit wir erlöst werden könnten von der Grube. To była cena, którą on zapłacił, aby nas właśnie wykupić od zguby. Und er hat das getan aus Liebe. I on to uczynił z miłości. Wir lesen mal noch einen Vers aus Jesaja 38.
Przeczytamy jeszcze jeden wiersz z Księgi Izajasza z 38 rozdziału. Da sagt Hiskia in Kapitel 38 Vers 17. Tu czytamy wypowiedź króla Hiskiasza w tym 38 rozdziale Izajasza w 17 wierszu. Zaprawdę zbawienna była dla mnie gorycz, lecz ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Was uns bei diesem Vers so sehr gefällt, ist dieses Wort liebevoll. To, co w tym wierszu nam może tak bardzo się podobać, to jest właśnie to określenie pełne miłości. Es war wirklich seine Liebe, durch die uns von der Grube erlöst hat. Bo rzeczywiście to była jego miłość, która nas wyzwoliła z tego dołu zagłady. Und dann dürfen wir wissen, es wird einmal Belohnung geben. I my możemy również o tym wiedzieć, że kiedyś też i będzie zapłata. Wir gehen weiter zu den Versen 6 bis 9. I teraz możemy przesunąć się do wierszy od 6 do 9. Nachdem David davon gesprochen hat, was alles von Gott bekommen hat, gdy David już o tym wszystkim opowiedział, co on od Boga otrzymał, zeigt jetzt, warum es bekommen hat. To teraz zaczyna pokazywać, dlaczego to otrzymał. In Vers 10 wird sagen, warum es nicht möglich war, das zu bekommen. W wierszu 10 on to podkreśli, dlaczego było to niemożliwe, aby to otrzymać. Verdient hatte niemand das. Bo nikt na to nie zasłużył. Wenn Gott uns nach unseren Sünden getan hätte, hätte uns verdammen müssen. Gdyby Bóg miał postępować według naszych grzechów, to musiałby nas potępić. Eigener Verdienst ist es also nicht. A więc to w żadnym wypadku nie są nasze własne zasługi. Was ist es denn, dass der Grund dafür ist, dass Gott uns so reich beschenkt hat? A więc jaki w ogóle może istnieć powód tego, że Bóg nas właśnie tak bogato obdarował? Es ist seine Gnade und seine Barmherzigkeit. Jest to jego łaska i jego miłosierdzie. Das sagt David in Vers 8. O tym Dawid mówi właśnie w tym psalmie 103 w 8 wierszu. Und erinnert daran, dass Mose das schon aus dem Mund des Herrn gehört hat. I jednocześnie o tym przypomina ten wiersz, że takowe słowa słyszał też i Mojżesz z ust Pana. Aber diese Gnade und Barmherzigkeit des Herrn, die wirkt nicht losgelöst von seiner Gerechtigkeit. Ale ta łaska i miłosierdzie pańskie nie zostały spowodowane tym, że mogły opierać się na sprawiedliwości tego Dawida. Und diese Gerechtigkeit, die wird in Vers 6 erwähnt. Bo ta sprawiedliwość jest wymieniona w wierszu 6. Wie kann denn jetzt Gerechtigkeit und Gnade zusammenpassen? A więc jak mogą do siebie pasować sprawiedliwość i jednocześnie łaska? Wenn du mit dem Auto zu schnell fährst, gdy ty będziesz jechał z twoim samochodem zbyt szybko, dann ist es Gerechtigkeit, wenn du eine Strafe bekommst. To będzie to sprawiedliwością, jeżeli otrzymasz za to karę. Aber wenn der Richter dir die Strafe erlässt, dann ist es Gnade. Ale może się też i tak zdarzyć, że ten, który wymierza ci tą karę, łaskawie ci ją odpuści, to wtedy jest to łaska. Entweder Gerechtigkeit oder Gnade. Albo sprawiedliwość, albo łaska. Aber Gott hat einen Weg gefunden, auf dem Gnade üben kann und dabei doch gerecht sein kann. Ale Bóg znalazł właśnie taki sposób załatwienia tej sprawy grzechu, taką drogę, na której właśnie też i sprawiedliwość jest podtrzymana, ale jednocześnie może być wyświadczona łaska. Der gerechte und heilige Gott hat seinen eigenen Sohn gestraft. Bo ten sprawiedliwy i święty Bóg w tym celu ukarał swojego własnego syna. Und deshalb kann uns gegenüber Gnade üben. I to dlatego może teraz w stosunku do nas wyświadczyć nam łaskę. Im Gesetz hat sich Gottes Gerechtigkeit gezeigt.
Bo w zakonie okazała się Boża sprawiedliwość. Aber in dem Herrn Jesus sind Gnade und Wahrheit geworden. Ale w Panu Jezusie właśnie okazały się łaska i prawda. Prawda. Noch eine praktische Anmerkung zu Vers 6. I jeszcze jedna praktyczna uwaga dotycząca szóstego wiersza. Der Herr verschafft Recht allen, die bedrückt werden. Pan obdarza sprawiedliwością wszystkim, którzy są uciśnieni. Manchmal werden wir ungerecht behandelt. Bo my też czasami w życiu jesteśmy niesprawiedliwie potraktowani. Und das gefällt uns nicht. I to nie podoba się nam. Und dann brausen wir oft auf. I wtedy jakże szybko się wzburzamy. Und dann reagieren wir fleischlich. I wtedy reagujemy w cielesny sposób. Das sollten wir nicht tun. I tak nie powinniśmy postępować. Wenn Fleisch mit Fleisch beantwortet wird, dann gibt es nur Streit. Jeżeli ktoś na cielesne postępowanie odpowiada tylko cielesnym postępowaniem, to powstaje tylko zwada. Aber wir dürfen dann die Sache dem Herrn hinlegen. Nie, my w takim przypadku możemy tą sprawę tylko przedkładać Panu. Und dürfen darauf vertrauen, dass er Recht verschafft allen, die bedrückt werden. I możemy temu zaufać, że tu jest napisane i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Wir kommen jetzt zu den Versen 11 bis 13. I teraz możemy przejść do wierszy od 11 do 13. Da haben wir einmal die Güte des Herrn. Z jednej strony tutaj oglądamy właśnie dobrotliwość Pana Boga. In Vers 12 die Vergebung des Herrn. W 12 wierszu przebaczenie ze strony Pana Boga. Und in Vers 13 sein Erbarmen. A w wierszu 13 jego miłosierdzie. Wie groß ist denn seine Güte? Jakże wielką jest jego dobrotliwość. Seine Güte ist so groß, wie der Himmel von der Erde entfernt ist. Jego dobrotliwość jest tak wielka, jak daleko są oddalone niebiosa od ziemi. Stell dir mal vor, du könntest eine Rakete nehmen. Wyobraź sobie, że mógłbyś właśnie wsiąść w jakąś rakietę. Und du würdest von der Erde in den Himmel fliegen. I mógłbyś wtedy unieść się z ziemi w kierunku niebios. Wie weit kannst du fliegen? Jak daleko mógłbyś dolecieć? Immer weiter. Ciągle dalej. Du kommst nie an. I nigdy byś do tego nieba nie dotarł. So groß ist die Güte des Herrn. Tak wielką jest dobrotliwość Pana. In Vers 12 seine Vergebung. A w wierszu 12 czytamy o jego przebaczeniu. Wie weit hat denn die Ungerechtigkeiten oder die Sünden von uns entfernt? Jak daleko on oddalił nasze grzechy i nasze nieprawości? So weit der Osten ist vom Westen. Tak daleko, jak daleko jest wschód od zachodu. Wenn du nach Norden fährst, dann kommst du irgendwann am Nordpol an. Gdybyś podróżował na północ, to w pewnym momencie byś dotarł do bieguna północnego. Ich würde gerne diese Länder mal besuchen. Jakże chętnie bym i ja chciał odwiedzić wszystkie te krainy. Aber wenn du am Nordpol angekommen bist, geht's nicht mehr weiter nach Norden. Gdy już dotrzesz do bieguna północnego, to idąc dalej w tym samym kierunku, już nie będziesz szedł w kierunku północy. Genauso ist es, wenn du nach Süden fährst. I dokładnie tak samo będzie, gdy będziesz się udawał na południe. Irgendwann geht es nicht mehr weiter. Bo gdy dotrzesz do bieguna południowego, to już dalej na południe nie da się iść. Aber wenn du Richtung Osten gehst, ale gdybyś teraz zaczął podróżować w kierunku wschodu, du kommst nie an. To nigdy do tego wschodu nie dotrzesz. Es geht immer noch weiter in Richtung Osten. Bo zawsze będziesz w drodze na wschód. Und das ist hier der Punkt. I właśnie o to tu chodzi. Gott hat die Sünden für immer weggetan. Bóg nasze grzechy na zawsze usunął. Er wird sie nie wieder hervorholen, um sie als Anklage gegen uns zu verwenden. On nigdy ich nie wyciągnie na jaw, aby były powodem oskarżenia na nas. So ist die Vergebung Gottes. Tak właśnie wygląda przebaczenie Boże. Und jeder, der an den Herrn Jesus glaubt, der darf das wissen. I każdy, który wierzy w Pana Jezusa, ten może o tym wiedzieć. Wer sagt, Jesus Christus brauche ich nicht? Kto powie, że Panie Jezu, ja Ciebie nie potrzebuję, für den gilt dieser Vers nicht. To dla takiego człowieka ten wiersz nie obowiązuje. Aber wer ihn annimmt, der darf wissen, Gott wird meine Sünden nie wieder als Anklage hervorholen.
Ale kto w to uwierzy, ten może wiedzieć, że Pan Jezus nigdy nie wyciągnie na jaw moich grzechów. Noch eine praktische Anmerkung dazu. Jeszcze jedna praktyczna uwaga co do tego. So wie Gott vergeben hat, sollen auch wir vergeben. Tak jak nam właśnie Bóg przebaczył, tak też i my powinniśmy innym przebaczać. Vielleicht hat jemand gegen dich gesündigt. Bo może ktoś właśnie przeciwko tobie zgrzeszył. Und dann kommt er und sagt, es tut mir leid. Vergib mir bitte. Przychodzi do ciebie i mówi: bardzo mi przykro, proszę, przebacz mi to. Und dann sagen wir schnell, ja, ich will dir ja vergeben, aber vergessen kann ich das nicht. I jakże często jesteśmy skłonni do tego, aby powiedzieć: owszem, przebaczam ci to, ale zapomnieć ci nigdy nie zapomnę. Es kann sein, dass du es nicht vergisst. Tak, może się zdarzyć, że twoja pamięć nigdy o tym nie zapomni. Aber du sollst es ganz weit weg tun. Ale ty powinieneś to bardzo daleko od siebie odsuwać. Und nie wieder hervorholen, um dem anderen einen Vorwurf zu machen. I nigdy więcej w życiu tej sprawy komuś drugiemu nie wyciągać przed oczy, aby móc o tym wspominać. Jetzt haben wir in Vers 13 das Erbarmen des Herrn. Ale w wierszu 13 oglądamy też miłosierdzie Pana Boga. Erbarmen, das ist sein Mitempfinden mit uns in unserem Elend. To miłosierdzie to jest właśnie objaw współczucia Boga, gdy znajdujemy się w naszej nędzy. Und hier wird ein anderer Vergleich gemacht. A tu w tym wierszu jest zrobione całkiem inne porównanie. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt. Bo tak jak lituje się ojciec nad swoimi dziećmi, das ist Erbarmen aus einer bestehenden Liebesbeziehung heraus. To jest właśnie zlitowanie z powodu istniejącego związku miłości między ojcem i dziećmi. Gott liebt uns. Gott liebt uns. Bóg miłuje nas. Und deshalb hat er Erbarmen mit uns. I to właśnie dlatego on lituje się nad nami. In den Versen 14 bis 16 wird der Mensch beschrieben. W wierszach od 14 do 16 opisywany jest właśnie człowiek w szczegółach. Der Mensch in seiner Niedrigkeit wie Staub. Człowiek właśnie w jego nicości, jak proch, jak proch ziemi. Und der Mensch in seiner Vergänglichkeit. I człowiek w jego przemijaniu. Aber die Güte des Herrn, die bleibt. Ale dobrotliwość Pana Boga, ona dalej trwa. Wenn der Mensch mit Staub verglichen wird, gdy tu oglądamy to, że człowiek jest porównany z prochem, dann denken wir daran, wie sehr der Herr Jesus sich erniedrigt hat. To musimy teraz pomyśleć o tym, jak bardzo nisko zniżył się Pan Jezus. Wenn der Mensch in seiner Vergänglichkeit gezeigt wird, i gdy człowiek jest tu pokazany w tych wierszach, w tym stanie przemijania, dann denken wir daran, dass der Herr Jesus für uns in den Tod ging. To musimy o tym od razu pomyśleć, jak Pan Jezus wszedł właśnie w śmierć dla nas. Aber dann sehen wir, dass die Güte des Herrn von Ewigkeit zu Ewigkeit ist. Ale też od razu to oglądamy, że dobrotliwość Pana Boga trwa od wieków aż na wieki. 17 wiersz. Und diese Güte des Herrn, die darf der erleben, der mit ihm lebt. I tą dobrotliwość Pana może doświadczać ten człowiek, który żyje razem z Panem. Das lesen wir in Vers 18. O tym możemy przeczytać w 18 wierszu. Da geht es darum, seinen Bund zu halten. W tym wierszu właśnie chodzi o to, żeby dotrzymywać tego przymierza. Für uns bedeutet es, mit Entschiedenheit für ihn zu leben. Dla nas to po prostu oznacza, abyśmy w zdecydowany sposób w naszym życiu dla Niego żyli. Und dann wird davon gesprochen, dass man sich an seine Vorschriften erinnert, um sie zu tun. I jest nam tutaj wspomniane o tym, abyśmy Jego przykazania też i zachowywali i je wykonywali. In Vers 2 haben wir gesehen, dass wir seine Wohltaten nicht vergessen wollen. W wierszu drugim była mowa o tym, abyśmy nie zapominali wszystkich dobrodziejstw Jego. Und jetzt sehen wir in Vers 18, dass wir uns an sein Wort erinnern wollen, um es zu tun. A w wierszu 18 mamy zachętę do tego, aby sobie przypominać ciągle na nowo Jego słowo i wypełniać je. Jetzt kommt in Vers 19 der Blick in den Himmel und dort hat der Herr seinen Thron festgestellt.
Ale teraz oglądamy w 19 wierszu spojrzenie w niebiosa i widzimy tam, że Pan tam utwierdził swój tron. Das bedeutet, der Thron Gottes ist unerschütterlich und fest. To oznacza, że tron Boży jest niewzruszenie trwały. Und darin liegt ein wunderschöner Gedanke. I z tym od razu łączy się przecudna myśl. Wir sind schwach und vergänglich. My jesteśmy właśnie słabi i przemijający. Das haben wir gerade in Vers 14 und Vers 15 gesehen. To właśnie w tych 14 i 15 wierszu przed chwilą rozważaliśmy. Aber wir sind verbunden mit einem Gott, der fest und unerschütterlich bleibt. Ale jesteśmy powiązani z takim Bogiem, który jest trwały i niewzruszony. Der Macht und Herrschaft über alles hat. Który ma moc i władzę nad wszelką rzeczą. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir es wie Paulus sagen. Jeżeli to zrozumiemy w swoim życiu, wtedy będziemy mogli to samo powiedzieć, co apostoł Paweł. Wenn ich schwach bin, jeżeli ja jestem słabym, dann bin ich stark, weil dann die Kraft Gottes in mir wirkt. To wtedy jestem mocny, bo wtedy działa we mnie też i ta siła Boża. Nachdem wir so manches gesehen haben von der Güte des Herrn, i gdy tak mogliśmy się już niejednej rzeczy przyjrzeć, co dotyczy dobroci Pana, endet dieser Psalm mit einem universellen Lob. To ten psalm zakończa się chwałą taką uniwersalną. Er hatte begonnen mit einem persönlichen Lob. Psalm rozpoczynał się chwałą osobistą. David hatte gesagt, preise den Herrn meine Seele. To Dawid powiedział, wysławiaj Pana, duszo moja. Aber am Ende wird gezeigt, dass der Herr Herrschaft über alles hat. Ale na koniec mowa jest o tym, że Pan ma panowanie nad wszystkim. Und dann gibt es ein universelles Lob. I pojawia się chwała, która jest tak uniwersalna. Die Engel preisen den Herrn. I czytamy o tym, że aniołowie wysławiają Pana. Das ist Vers 20. O tym mówi 20 wiersz. Alle Diener des Herrn preisen ihn. Das ist Vers 21. Wszyscy słudzy Pana niech wysławiają Pana. Wiersz 21. Und sogar alle seine Werke, die ganze Schöpfung preist ihn. Das ist Vers 22. A nawet całe jego stworzenie, wszystkie dzieła rąk jego, niech wysławiają Pana. O tym mówi wiersz 22. Vielleicht kann die Beschäftigung mit diesem Psalm auch in unserem Leben die Dankbarkeit und das Lob für Gott noch einmal neu anregen. Właśnie rozważenie tego psalmu mogło teraz wzbudzić jeszcze raz w naszych sercach to pragnienie, aby na nowo Bogu przynosić chwałę i dziękczynienie. Und dann werden wir auch erleben, wenn wir persönlich anfangen, dem Herrn zu danken. I wtedy z całą pewnością tego doświadczymy, jeżeli zaczniemy osobiście Panu Bogu za to dziękować, dann wird das Kreise ziehen. To wtedy to dziękczynienie będzie się rozszerzało krąg po krągu, po kręgu coraz to dalej. Hast du das nicht auch schon erlebt? Czy tego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczałeś? Wenn du mit einem traurigen Gesicht durch die Stadt gehst, gdy będziesz szedł z zasmuconym obliczem przez miasto, dann werden dir viele traurige Gesichter begegnen. To z pewnością zauważysz, że idzie naprzeciwko tobie wiele smutnych twarzy. Wenn du in der Familie schlecht gelaunt bist, i tak samo w rodzinie, gdy będziesz miał taką, takie złe usposobienie w swojej rodzinie, w domu, dann wird die Stimmung in der ganzen Familie schlecht sein. To wtedy szybko się okazuje, że też i takie złe usposobienie pojawia się u wszystkich domowników. Und auch in der Versammlung wird es so sein. I dokładnie tak samo też i dzieje się w zgromadzeniu. Wenn wir mit negativen Gedanken da sitzen, gdy będziemy siedzieli w zgromadzeniu wypełnieni negatywnymi myślami, dann werden wir auch wenig Glück und Freude erfahren. Wtedy będziemy niewiele doświadczali też i szczęścia i radości. Aber wenn wir es andersrum machen, dann wird das Kreise ziehen. Wenn wir es anders machen, dann wird das auch Auswirkungen haben, wird es Kreise ziehen. Ale gdy będziemy postępowali inaczej, to zauważymy bardzo szybko, że to będzie się rozprzestrzeniało krąg po kręgu coraz to dalej. Hast du es nicht schon oft gemerkt in der Familie am Tisch, wenn da einer fröhlich war? Czy tego często nie zauważyłeś w swoim domu przy stole, gdy jedna tylko osoba była radosnego usposobienia? Dann war es ansteckend für die anderen. To od razu stało się to zaraźliwe dla wszystkich pozostałych.
Wir haben so viel Grund, Gott zu danken. A przecież my mamy tak wiele powodów, aby Bogu za wszystko dziękować. Wollen wir dankbare und glückliche Christen sein. O, chciejmy być też i wdzięcznymi i radosnymi chrześcijanami. Und dann auch andere mitreißen in diesem Lob für Gott. I aby innych pociągać do tego, aby i oni rozpoczęli też i wychwalanie Boga. Einmal wird es so sein. Bo kiedyś tak w przyszłości właśnie będzie. Im Himmel gibt's kein trauriges Gesicht mehr. Bo w niebie nie będzie ani jednego smutnego oblicza. Im Himmel gibt es keine schlechte Laune mehr. W niebie nie będzie ani jednego człowieka, który by był złego usposobienia. Da werden alle unendlich glücklich sein und da wird nur noch Lob für Gott aus unserem Mund kommen. Bo wszyscy będą szczęśliwymi i jednomyślnie będą wychwalali Boga jakby jednymi ustami. Kein schlechtes Wort über andere. Nie będzie się pojawiało ani jedne złe słowo w stosunku do drugiego człowieka. Keine Beschwerde. Nie będzie ani jednego uskarżania się. Im Himmel gibt's keine Reklamationen mehr. W niebie nie będzie już miejsca na składanie reklamacji. Aber hier auf der Erde darf es auch schon mehr so sein. Ale tutaj na tej ziemi jakże często to mogłoby być też i częściej praktykowane. Wir haben so viel Güte Gottes erlebt. Bo przecież tak wiele dobrotliwości Bożej doświadczyliśmy. Wir wollen wirklich dankbar sein und ihn loben und preisen. I chciejmy być rzeczywiście wdzięcznymi i chciejmy go wysławiać i wychwalać i jemu dziękować.